Hej, hej, witam was kochani w kolejnym odcineczku Szakesów. Trochę się powaliło w tym tygodniu. Poprzesuwały mi się dni, godziny we łbie i się okazało, że sobotni i niedzielny odcinek był dla wspierających, a za to poniedziałek jest otwartym odcinkiem, więc w sumie nic się niewielkiego nie stało. Nawet to jest fajniejsze, bo ostatni dzień eventu jest po prostu podsumowaniem dla wszystkich i to też jest spoko. Więc mam nadzieję, że tam nie ma pretensji. Kto ma wsparcie, to codziennie ma dalej odcinek, a czy ma w takiej formie, czy w innej, to jemu to bez znaczenia. A kto nie ma, to niech nie ma. O! Jak to ktoś napisał na Discordzie. My mamy. Jak on ma, ja nie mam, my mamy. Daj kryształa. Ej, no to daj klepsydrę. No to daj kryształa i tak na zmianę. I daj kryształa. Dobra. I daj kryształa. No i dobra. Dał trochę kryształu, może nie jakoś. Szkoda, że żadnej czwórki nie było w krysztale, ale dał trochę kryształu. Jest spoko. Rozmontuj przedmioty u bandyty. Mamy coś takiego taniego do wyrzucenia? Niby jest coś, ale coś słaba oferta kryształowa tu jest. W tych itemach. Więc poszukamy na kole czegoś. Jest jakiś but? Jest jakaś broń? Coś może będzie gównianego z dużą liczbą kryształu? Zobaczymy. Jest jakiś pierścionek? Generalnie 0 grzyba, 0 pieniądza? Są 3 grzyby? No i zobaczmy. Pierścionek pasi, broń nie bardzo, buty nie bardzo, pasek nie bardzo, rękawice nie bardzo, czyli pierścionek rozmontujemy. Pasi nam. 170 kryształów za 800 tysięcy pasi nam. To jest uczciwy plakat. To jest uczciwa wartość kryształowo-plakatowa. Kibel mamy też zarzucony, już kości też zagrane, więc możemy sobie spokojnie tutaj ogarnąć, co się dzieje w plecaku. Dzisiaj Wiedźmucha chciała od nas, moi drodzy, talizmany. Miałem ich dużo. Było mi aż smutno, jak patrzyłem. No w sumie moglibyśmy, nawet sobie teraz, gdybyśmy mieli czarnego gema, a odłożonego albo beryla nowego, to moglibyśmy to sobie podmienić, nie? Wymienić łączną odporność na premię do złota, to w sumie trochę posłabilibyśmy naszą postać. Ale moglibyśmy to od razu sprzedać do Wiedźmy, nie? Ale nic, nie mamy, to nic nie zrobimy z tym, no nic na to nie poradzę. Poradzić tylko mogę to, żeby poukładać tutaj itemy standardowo, czyli tutaj mamy wszystko powyżej 2 milionów. 2 miliony. 2 miliony, buty za 2,5, broń za 2,5, rękawice za 2,5, za 2. Czapka za 2, buty za 2. No i to jest kategoria rupieci. Rupieci, które się do niczego nie nadają tak naprawdę. Nadają się tylko do śmieci. Albo do wiedźmy, jeżeli będzie łaskawa. Albo do śmieci, bo do rozmontowania nie. Pytanie teraz, czy mamy jakieś miejsce na pacholęciu. Mamy na naszyjnik i mamy na ozdobę. Więc moglibyśmy tą ozdobę na przykład sobie tutaj skitrać. Ale wtedy zapomnę, że mam ją wymienić. Przy czym ja mam jeszcze po drodze dwa inne itemy do wymiany. Dwa? Czemu jeden został? Jeden już wymieniłem. Maćku, weź no wróć na ten, wróć no tu na tę swoje mordę. Tak, pasek już założyliśmy, dobra, czyli mam broń, no można uznać, że to plus 30 to nie jest jakiś super sztos, no można to uznać tak, to jest, że to plus 30 nie jest jakiś super sztos i oszczędzić sobie miejsce w plecaczku, nie? I tutaj sobie wrzucić na przykład tą brońkę, nie, która... Zaraz będzie też założona, czyli to są dwa itemy, które chcemy założyć, a to są w zasadzie epiki, które chcemy wyepiczyć, nie? Wyepiczyć i możemy sobie broń jeszcze za 2,5 miliona schować. Dzięki temu mamy kolejne zwolnione miejsce w plecaczku. Musimy tym plecaczkiem zawiadować do czasu, kiedy nie przyleci następna wiedźma. Dobra, generalnie już więcej nic nie wciśniemy. Buciki tu i mamy trzy złomy, które zawsze w ostateczności możemy łopierniczyć. Czy 100, czy 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 i czekamy na 3900. Pierwszy raz tak zrobię aż 3900 siedzisko. No ale też trzymamy, zobaczcie, 10%. No to już wypada zresetować, Maciej. Nie bądź taki. Wypada zresetować te 10%. Nie róbmy scena. Jak tam umaga jest? 1,4, no to nie jest 10%, nie? To obok 10% to nawet jeszcze nie leżało, nie? 3700, 3800, 3700, 3600, 3500, 3400, 3300, 3300, oj, to 3200, 300, dobra, bez znaczenia. No to około 10% jeszcze nie leżało. Szczerze to nawet 5% jeszcze nie leży, nie?
Na razie jest 2,5%, tak? Coś to. No bo 1,4 tredecyliona, jak zrobię to razy 10, to będzie 330 duo. Czyli razy 50 musiałbym zrobić, żeby mi to wyszło. Czyli to jest jakieś 2%? Boże, dramat. Dramat, tragedia. Weszliśmy po prostu w ludzkie dramaty. Weszliśmy w ludzkie dramaty, ale za to w petach mam dla was super niespodziankę, moi kochani. Super niespodzianka w petach. Uruchomiliśmy nowy konkurs. Nowy konkurs Audiotele. Można zadzwonić do Macieja na 0700 i powiedzieć, czy się go wyzywa, czy nie. 8711. Nowy konkurs Audiotele. 07000013 1375 13273048. Oczywiście to jest numer jakiś z kosmosu, którego nie ma. Czwarte miejsce mamy. Moi drodzy, wskoczyliśmy na czwarte miejsce w Helewatorze. Skubiamy się tutaj z niemandami. Ale fajna sprawa, moi drodzy, bo nie spodziewałem się. Byliśmy blisko, pokazywałem tam na odcinku, że jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Siedmiogłowa hydra. 40 parę milionów zarąbane, ładnie, ładnie. Byliśmy bardzo blisko i teraz wskoczyliśmy ledwo, ledwo. To jest jeszcze jeden dzień, 11 godzin, jeszcze się wszystko może wydarzyć. Na przykład walniemy sobie panterę i już jesteśmy 190 punktów do przodu. I już następny kryształ i złom w nagrodzie. No te nagrody są duże, powiem wam szczerze. Jak miałbym być szczery, a wiecie dobrze, że ja staram się być szczery we wszystkim, co mówię o tej grze, to są duże nagrody. To jest dość duża ilość kryształu. Patrząc na gracza free to play, gdzie mam 300 tysięcy prawie, ale to jest dość dużo. To jest dość dużo, bo ja ciułam, zbieram, wiecie. Nie podnoszę tych itemów na wyżej, bo szkoda mi, bo przy wymianie itemów nie odzyskujecie 100%, tylko tam 90 ileś procent, więc tracicie trochę. Więc im wyżej wbijecie, tym więcej ilościowo tracicie. Im częściej wymieniacie item, tym więcej tracicie, a te itemy będę chciał wymieniać, gemy będę chciał wymieniać, więc nie chcę na razie podnosić, na razie zbieram po prostu sobie ten kryształ. Jestem zadowolony, że mam 300 tysięcy. Pozwala mi to bez problemu wymieniać itemy, czyli wiecie, po prostu mam beryl, mam nowy item, wbijam go na 11 i nie spieszy mi się, żeby odzyskiwać te surowce z poprzedniego itemu, odzyskuję je przy okazji. I to jest dla mnie ten komfort gry. Jeśli chodzi o pety, dzisiaj fantastyczna wiadomość. Prawie mieliśmy same zwycięstwa, ale prawie robi wielką różnicę. Znaliśmy władców strachu, przegraliśmy z Madziarami. Kto tych władców strachu atakuje? Muszę to zobaczyć. Kto to podejmuje takie ryzyko? Który to gamoń podejmuje to ryzyko ze władcami strachu? Halo, gamonie małe oficery, jak ja was przypatrzę, który to o, będzie bity. Więc wy lepiej się pilnuj ta. No, ja tu atakuję takich, co dają nam expa pewnego. Jak wy się tam wykrzaczy się ktoś na tych władcach strachu, to o, będzie bity. Będzie bity. I to nie tak, że jakąś tam jakiś mały klapsik po tyłku. Nie, linią po łapach i kijem pod dupie. Będzie bity. Będzie bity. I to będzie potężna przemoc w rodzinie. Potężna. Będzie leżenie na łóżku, wypięte dupsko i tłuczenie pasem. To będzie potężna przemoc. Potężna przemoc. No dobra, 3 walki petów wygrane. Szkoda, bo było blisko 4. No i moi drodzy, co my robimy? No robimy tutaj to, że Don Jinjong tutaj ma się zbliżyć do 200 jak najszybciej. To jest pierwszy plan, który nam tutaj przyświeca. Jest 192, więc możemy dwa karmienia gdzieś nawet wydać. Dwa karmienia możemy nawet gdzieś wydać, więc mumifarek, nie? Bo te 8 nam tutaj zapewni to na 200, więc wystarczy, że 8 potrzymamy. Nie musimy więcej. Możemy nawet w sumie już karmić tego mumifara do pełna, co to nam bez różnicy. W końcu dostaniemy te 5 jeżynek, nie? Czy tam 7. W końcu dostaniemy spokojnie. Jak na wojnie. Jeśli chodzi o światło, no to tutaj wiadomo, co jest grane, moi drodzy. Jest nowy konkurs. Konkurs polegający na tym, że kiedyś był taki film animowany Łap Gołębia, to my teraz mamy Łap Ponika. Konkurs polega na tym, że w świetle karmimy ponika, w ogniu karmimy ponika, chognika, czyli ponik-ognik. Ponik-ognik, czyli chognik. A we wodzie karmimy ponika rybkę, czyli złotkę, nie? To najmniej pasuje do ponika rybki. To najmniej do ponikowych petów pasuje, ale jest. Dlaczego tak? No bo mamy ostatnie pety na 200. W tych żywiołach nie mamy tutaj żadnego ciśnienia. Tutaj oczywiście klocek jest mailowy i tutaj pompujemy kloca tylko ile wlezie. I będziemy go pompować do usranej za przeproszeniem śmierciuchy. Natomiast w pozostałych tych żywiołach, tu jak wykarmimy na 200, to już będziemy sobie też lecieć.
A w świetle mamy ostatnie 5 petów na 200, w ogniu mamy ostatnie 5 petów na 200 i w wodzie mamy. To robimy sobie konkurs, który ponik pierwszy będzie miał 200, nie? Który ponik będzie miał pierwszy 200, czy ponik ognik, czy złotka rybka, ponik wodny, wodny ponik, o, wodny ponik. No dobra, nakarmiliśmy sobie to, co mieliśmy sobie nakarmić. No, Siorp niestety musi odpuścić przez jakiś czas ten konkurs, no bo Don Jinjong był tutaj priorytetem. No i zobaczmy ostatnią walkę, dzisiejszą petów. Oczywiście jesteśmy na straconej pozycji, bo nasz 19 pet jest za słaby, żeby coś tutaj zrobić. No chyba, że Szczerbun tu coś zrobi, no Szczerbun nic nie zrobił, więc no Tyrek dwóch petów nie zczyści, no musiałby mieć naprawdę bogaty dzień, żeby to osiągnąć. Musiałby mieć naprawdę bogaty dzień. Co nam zostało? Masz dużo pieniędzy, żeby... O Jezu, przecież ja mam tyle pieniędzy, żeby kupić tyle nowych atrakcji. Tyle nowych atrakcji. Wyobrażacie sobie? Jaki to fajny opis. Masz tyle pieniędzy, żeby kupić tyle nowych atrakcji. Jakie to są atrakcje, powiedzcie mi? Popcorn, a to jest atrakcja, no tak. Ja myślałem, że to jest głupie klikanie guzika plusik. Głupie klikanie plusika bez sensu. Ale to jest za tym tajna wiedza. Tajna wiedza polegająca na tym, że to jest kupowanie atrakcji. Atrakcji. Chryste, panie, atrakcje. Kupujemy atrakcje. 1,6 3DC, to jest dobrze. To jest dobrze. Bo jeszcze tylko do 4DC się doczłapać? Przekręcić 4DC i moi drodzy, ruszamy. Ruszamy jak z kopyta. I to jest bardzo dla nas też fantastyczna wiadomość, bo my musimy te runy wyciągnąć na tyle wysoko, żebyśmy mieli jak najmocniejsze runy w momencie, kiedy będziemy klikać lochy. Bo oczywiście większość z tych itemów będzie śmieciami ze względu na różnicę w levelu. Natomiast część z tych itemów może okazać się dobrymi do założenia i chciałbym, żeby one wtedy miały najlepsze możliwe na świecie runy dla mnie, tak? A żeby tak było, to musimy mieć wyciągniętego menadżera areny, więc my tak to zgrywamy wszystko ze sobą, czyli tu wbijamy tego menadżera areny, trzymamy lochy i lochy uderzymy razem z runami, żeby było wszystko ładnie, pięknie, kolorowo. Walnijmy sobie jakiś darmowy ataczek, no to raczej przegramy. No niewiele zabrakło. Tutaj też musimy sobie ten darmowy ataczek gruchnąć. Tu raczej wygramy. Jezu, jaki słaby ten berserker. Jaki słaby. No dobra, kupiliśmy co mieliśmy kupić. Od 2500, to nawet 2600 możemy sobie kliknąć. Mamy najważniejsze rzeczy kupione. Nie, teraz się nie spieszymy tutaj z tymi arenami. Jest nam to niepotrzebne. Kupię sobie za jakiś czas więcej. Na razie najważniejsze rzeczy są. Co nam zostało? Spuść komuś manto. Elegancko. Jutro wbijemy 417 level już, jak ten czas leci. Za parę dni, moi drodzy, nowy poziom z kalendarza. A to znaczy też, że Magier będzie miał lada chwila dzień z kalendarza. Tak, pojutrze, już pojutrze Magier będzie miał level z kalendarza. Może się też tak zdarzyć, że będzie śmiesznie. Nie, jutro będzie 417. To ten jakby wbił 416 w dwa dni, nie ma z czego, nie ma z czego. Też bym mógł mieć 417, ale nie da rady, nie da rady. Wygraj z hazardzistą 3 razy. No, panie hazardzista, ja przyszedłem tutaj po ten... Klear. Niech będzie. Goldbet 1. Panie hazardzista, ja tutaj przyszedłem po Goldbet 1. Elo. Jak pech, to Maria Peszek, mawiają, nie? Może następnym razem. Może następnym? Może. No jak pech to Maria. Brawo, jeszcze dwa. Brawo, jeszcze dwa. Ja zawsze te środki klikam, nie wiem dlaczego. Tak już mam psychę zrytą, nie? Że zawsze klikam tego w środku. Tu jak nie pamiętacie, to strzałka do góry, nie? Strzałka do góry powtarza ostatnio wpisaną komendę. No i dobra, zrobiony plakat. Co się dzieje w kiblu? Kibel też zrobiony. Tu niedługo będziemy spuszczać coś tutaj. Jutro! Kochani, jutro będzie walenie kloca. Jutro będzie walenie kloca. W zasadzie nie walenie kloca, tylko spuszczenie wody po waleniu kloca przez długi czas. To już się nie mogę doczekać. Już się nie mogę doczekać. Jak sobie jutro zwalimy kloca, spuścimy kloca, przestanie cuchnąć w mojej wiosce, także wszyscy, którzy mówią, że śmierdzą moje postacie i że śmierdzi od tego maga. Ma rację. No jutro przestanie śmierdzieć. Nie chcę tych dusz. Paszły won ode mnie. Daj coś normalnego wygrać, ty głupi złodzieju, ty.
Daj coś wygrać. O! 2,5 tysiąca kryształów. I to szanuję, moi drodzy. 2,5 tysiąca kryształów to ja szanuję. Naprawdę szanuję. Już jestem zadowolony. Już możesz mi nic nie dać, a i tak jestem zadowolony. Jak jeszcze mi raz 5 klepsy dasz, to już w ogóle będziesz tos. Nie dałeś. No dobra. Ale 2,5 tysiąca kryształów jestem zadowolony. No tu nie będzie resetu. No to coś smutno. Ja to musiałem jakoś resetować niedawno, że to nic się nie nabiło. Nie wiem. Pasy, no i to był dramat. To był dramat z tymi pasami. I to potężny dramat, bo nie miałem ani jednego pasa. Nie wiem, jak to się stało. I musiałem trochę itemów sprzedać. Takich za 2 miliony, kilka, żeby sobie w spokoju awkę robić, nie? Nie mieć co chwilę plecak jest pełen, bo tu wypadnie kryształ, złom czy coś, nie? Więc to był dramat dla mnie dzisiaj w tych petach, nie? W tej wiedźmie. I to jest też powód, dla którego druid, no, lekko wyprzedza maga, no, ale to nie jest jakiś problem, bo teraz mag idzie po wehikuł czasu i już wraca na prowadzenie. 14300 expa, mały zielony ludziczek, czerwona misja, a 11800, grubo, moi kochani, grubo to znaczy tłusto, to znaczy, jak to najprościej zrozumieć, idzie sobie ulicą zwykły człowiek, a obok idzie Maciej. No jak Maciej obok idzie, to po czym poznać Macieja? Że jest łysy. No to jest pierwszy z powodów. No ale drugi, że jest tłustą świnią. A w związku z tym dostaje tłuste świnie misję. No ten area na przykład znowu 3 dni. No to są smutne rzeczy. To takie rzeczy nie powinny być. O takie rzeczy w takiej gildii topowej to nie powinny być. Nie? Gościu jest 3 dni offline i ma 10 tysięcy punktów. Nie? A ten gościu się wykazał aktywnością, zrobił sobie jeden pokój. Nie? Jest na pokoju poziom 1. Rekordowo był na 139, od kilku dni nie kliknął, bo chyba spadł do jedynki, nie wiem. Nie mam pojęcia, no to są jakieś dla mnie dziwne niestworzone rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, tak? Taka jest prawda. Takiej gildii, która tu aspiruje do topowe miejsca, to nie. To nie powinno tak wyglądać. To jest zła oznaka i ja obserwowałem wiele takich gildii i wiele razy wam tak mówiłem, że jeżeli pozwolicie i dopuścicie do tego, tak samo jak kniazie to robiły, tak wiele gildii robi, Metro też tak robiło, że trzyma się nieaktywną osobę, bo ma fajny level, bo ma fajną salkę czy coś, tylko nagle jak się okazuje, że takich osób jest 3-4, nagle zaczyna się dostawać baty od kogoś, to nagle kilka osób myśli o tym, żeby zmienić gildię, nagle kilka osób myśli o tym, że zmieni jednak gildię i nagle z 4 osób nieaktywnych robi się brak 8 osób. I robi się ciepło w majtkach, nie? I ojeju, gildia nam pada i wini się te osoby, które zmieniają gildię, że uciekają. No nie, to jest wina szefostwa gildii, że trzymanie aktywnych ludzi. To, co ja robię na W46, dla mnie priorytetem zawsze była aktywność. Jak komuś się tutaj pojawia 2 dni, to nawet nie patrzę. Jeżeli się pojawia 2-3 osobom, no to wymieniam po kolei, tak? Żeby nie zrobić tak, że nagle gildia nie ma 3 osób. Ale nie ma, że ja czekam, że ja się przyglądam czy coś. Jaki level by nie miał, co by nie miał za salkę, pojawia się 2 dni wyjazd. Szukam następnego, bo ja mam mieć aktywną gildię, która każdy klika pupila. I dlatego też my bijemy 8-głową hydrę i na 47 bijemy 8-głową hydrę. No to są jaja jak berety. A powinniśmy na tej 47 bić lepszą hydrę. No, lepszą. Lepsiejszą. Rękawice. Szkoda, że nie pas za 10 milionów, ale jest 14 milionów złota. Kolejne 14 i 3 grzybki. No to Magier i 8 milionów i 15 milionów. No Magier dzisiaj wyjechał z kołem jak w buraki. Magier wyjechał dzisiaj z kołem jak w buraki. Jak dzik w żołędzia. Czyli pasów nie mamy. To już powiem. To już wiecie, że pasów nie mamy. Tu się to wszystko buduje i tutaj też się wszystko buduje, więc no nie będzie nic budowane. Jak ktoś był zauważył, to mieliśmy 4-0 w petach. I karmimy, moi drodzy, Don Jinjong. Boże, ile my mamy tego jedzenia dla Don Jinjonga. Ej, Don Jinjong. Don Jinjong, mówię. Dobra, Don Jinjong. Ile my tego jedzenia mamy dla Don Jinjonga? Odłożonego. Skąd ja tyle tego mam? Chryste, panie. O co tu chodzi? Skąd ja mam tyle tych jeży? No ale trzymamy, żeby tego Don Jinjonga dokarmić, nie? Chyba trzeba będzie. Jeśli chodzi o światło, to oczywiście konkurs trwa tutaj również, czyli ponik. Czyli ponik. A że dzisiaj wygraliśmy 4 walki w pupilach jak do tej pory, to mamy dużo cytryn. Więc ponik tutaj będzie potworem. I możemy o dzyńce pomyśleć, tak? No tutaj ponik trochę straci
Ani muszą, ale musimy tutaj pomyśleć o tej dzyńce 100, żeby ona była, nie? Więc zrobimy ją sobie na setkę jutro. Zawsze to jakiś tam może procent pupilom wejdzie w statach, a może nie, nie wiem już. Czasem te setki wchodzą, czasem nie wchodzą. Kto ich tam wie? Strasznie dużo tych owoców nadymałem dzisiaj, nie wiem skąd. Tyle z koła zeszło, tyle z awki zeszło, nie mam zielonego pojęcia skąd. Ale jest dobrze, bo mamy tyle jedzeń, żeby nakarmić klocka i będziemy się brać za krapiera. I to jest tutaj trudniejszy temat, bo ten krapier też musi być dwusetką. Jeśli chodzi o ogień, temat jest prosty. Ponik, ognik. Ponik, ognik jest tutaj prostą sprawą do rozegrania. Jeśli chodzi o wodę, to tak samo złotka, ponik wodny. Ponik wodny. Ponik wodny, czyli złotka, też bierze udział w konkursie 200 karmień. No i zobaczymy, który pet będzie pierwszy. Jeśli chodzi o ziemię, teraz 173 klocek spuchł tutaj, spuchł przez te 3 dni. I zbliża się już do 200, więc to już jest ten moment, w którym on powinien zacząć już coś robić. Powinien. No od 180, 190 już nie powinien aż tak odstawać. Już powinno być tak, że jakiś tam jakiś pojedynczy jeden krytyk pomaga. Jak widzicie, tu nawet pozwolił nam dojść do pojedynku 20 peta na 20 peta. I nawet Tyrek ma jakąś minimalną szansę, jakby zblokował i skrytykował, nawet miałby szansę wygrać. Jezu, nie! Wygrał! To potwór. To co tu się działo, Jezus Maria, co tu się działo, Tyrek. Tyrek, w nagrodę nakarmimy krapiera. W nagrodę nakarmimy krapiera za to, co żeś zrobił, bo jego też do 200 będziemy dziubać, nie? Ciach. Teraz będzie po 3 karmienia, więc mamy na 4 dni zapewnione karmienia dla naszego Tyrka, klocka, więc możemy krapierowi nagrodę dać. Co on zrobił? 5-0 w petach. No szok. Co? Aż się zakrztusiłem. Aż się zakrztusiłem. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie, moi drodzy? Top 12 pupili. Top 12 pupili. I zobaczcie tu, kurczę, jakbym tam miał jeszcze z jakiegoś, jakby się tak ktoś dobry odbił ode mnie i dał mi z 200, to byśmy mieli top 4. Byśmy mieli top 4. Jakby się tak ktoś odbił z raz czy dwa. I dał przyzwoite punkty. Top 12 pupili, no tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie było, moi drodzy. Top 12 pupili, free to play, let's go. Tak się gra w tą grę bez wydawania pieniędzy. Tak się gra w tą grę bez wydawania pieniędzy, moi drodzy. Nie trza pieniędzy. Jesteśmy w topce teraz pupili. Top 12 pupili. Coś niesamowitego. Brawa, oklaski, łapki w górę. Ślimaki w dół. Tu byśmy coś sobie dokupili, co? Żeby to szybciej nam się wbijało. No i co nam zostało? Sprawdźmy, co nam zostało. Już za wiele nam nie zostało na tych naszych... Top 12 pupili. Tutaj nam zostało tylko manko i grzybowa impreza z przytupem. To chyba się kończy, już skończyło. No, powinno już tego nie być, nie? Maila tego. Bo to już dzisiaj tego nie ma. Zdzisław już mówi... Co? Zdzisław... A, czekajcie, jeszcze jest, bo przecież jest niedziela, to odcinek na poniedziałek. Dobra, sorry. Sorry, przecież karmię po 9 razy, Maciej, ty jesteś durny jak but. 194. Wczoraj Mac znowu był troszkę dalej od druida, bo pokonał 200. To było ciekawe. Puść komuś manto, czyli też już nic. Nie zostało resetu areny, nie robimy. Chodźmy do tego wehikułu. Te rękawice. To jest złom i tutaj są same dwumilionowe itemy już. Tak, bo ja te zostawiłem, a to miałem na po prostu, bo wiecie, jak się robi awkę i tam tu kryształ, tu złom, tu coś tam, ja nie lubię, jak co chwilę twój plecak jest pełen, twój plecak jest pełen, twój plecak jest pełen, bo oczywiście playa umie wrzucać surowce do magazynów od razu, drewno i kamień do wspaniałego, tajemnego magazynu, nie? Oni umieją od razu tutaj wrzucać do tajemnego magazynu, nie? Z awki, ale żeby już naumieli się wrzucać tutaj kryształ i złom, to już jest wyższa liga, to już jest, wiecie, wyższa liga, to już nie jest takie proste. 2039 rok podobno patch będzie, który będzie już to umiał, bo to są ciężkie schematy do rozgryzienia, jak to zrobić. No, że ja nie lubię, twój plecak jest pełny, twój plecak jest pełny, to robię sobie w takie głupawe eventy właśnie, gdzie leci ten złom i kryształ, 4-5 miejsc, żeby w spokoju awkę robić, nie? Więc wyprzedałem się. No okej, moi drodzy, no okej. 189, ten jest na 194. A, wiem co zwaliłem.
Ten, no, taki byłem przyspany po północy i tak zacząłem robić awkę i przyszedłem na wehikuł, na ten, na elewatora w secie na awkę i klikam, przegrałem, z tym, że co jest do cholery, klikam, przegrałem. A ze 6 czy 7 pod rząd przegrałem, zanim sobie zdałem sprawę, awkę robię. Więc no, jestem troszeczkę w plecy. No, wulkaniczny olbrzym to jest trudny dla maga, okej, okay, udało się. I tyle zrobił dzieciak, 190 stoi. Druid stoi na 194, ale mamy cały dzień na to, dojdziemy do 200. 47811, 48500, natomiast Mac miał wczoraj na koniec dnia więcej, bo zaszedł też dalej. No i tutaj zobaczcie też ta aktywność. Czwarte miejsce tu bez szans, żeby podejść pod trzecie. Bez szans żadnych. Bezpieczne czwarte, bo tutaj też inne gildie dość daleko, ale bez szans, żeby podejść pod trzecie miejsce. Bez szans. A to kusi kolejne osoby, bo kolejne osoby, no następny jakiś tam pan Goro w dwa dni, nie? No to się przecież nadaje kryminał. Kolejne osoby sobie myślą, oj, to a może bym przeszedł? Ja się nie zdziwię, jak jakieś ambitniejsze osoby stwierdzą, że teraz sobie przejdą na przykład jakieś gili, żeby sobie ramkę mieć przez dwa miesiące, bo to taka gra jest głupia dla idiotów, że żeby mieć sobie to ramkę, to sobie zmienię gildię, bo to ma sens, nie? I ja to zrozumiem, bo to taka gra, to tacy gracze. Jaka gra, tacy gracze i takie zasady, nie? Więc se zmienię, tak? Wcale bym się nie zdziwił, jakby tam z metro spamili teraz hono do nas, hono, będzie ramka. Będzie ramka ładniejsza przez dwa miesiące, przyjdź. I się wcale nie zdziwię, jak niektórzy się na to dadzą złapać. Natomiast tutaj, to jest fajne. 3000 nad niemandami to nie jest dużo. Martwi natomiast coś innego tutaj. Martwi takie coś, że... że ja jestem graczem free to play, mam 6 miejsce, nie? W punktach. To trochę martwi. No gildia generalnie gra sobie na luzie, nie? Ale martwi to, że ja gram free to play, nie wydałem ani jednego grzybka na ten elewator, ani jednego. Wbijam się cały czas, od zera jechałem codziennie, nie? Tyle, że staram się nie tracić ataków. Więc no, wydaje mi się, że te osoby z dołu, które mają dwa razy mniej, no mogły troszkę się więcej przyłożyć, ale tak jak już mówiłem na odcinku dla wspierających, raczej marne szanse byłyby, żeby wskoczyć tutaj na trzecie miejsce, ale można by było zrobić sobie bezpieczne czwarte i dać tutaj pokazać innym, że to nie jest tak, że mamy piąte miejsce, nie? A gdzie są? I Madła są tutaj, są, jest Federacja, a gdzie są te ciućmoki? Są rycerzyki. Och, jak spadłyśmy! Jeju, gumimisie was zaraz dogonią. Gumimisie dogonią. No i po rycerzykach. Dobra, moi kochani, chyba wszystko mieliśmy co zrobić. Tu brakuje tylko ataków, więc to jest wszystko. Mac ma 60 milionów więcej szmalcu. Za tydzień event wiedźmy, więc będzie czyszczenie plecaków. To tyle, kochani. Trzymajcie się. Siemanderko. I pa, pa.